Witajcie moi kochani. Chciałabym dzisiaj porozmawiać z Wami na temat tego, czy rak, możemy uzdrowić raka nie jedząc cukru. Czy rak żywi się cukrem? Tak, rak żywi się cukrem. Rak do rozwoju swoich komórek potrzebuje glukozy, żeby się dzielić. Ale rak, jeżeli byśmy nie jedli cukru, rak zacząłby się jeszcze szybciej rozwijać, i tak zwany efekt Warburga, i jeszcze szybciej mnożyć i jeszcze szybciej by nas zabił. Dlaczego? Otóż dlatego, że rak jest tak inteligentny, że jeżeli nie dostarczamy mu absolutnie cukru, i on nie może się rozwijać, co jest w przypadku chorych, którzy absolutnie nie mogą jeść, i chorzy na raka mają w ogóle odrzucenie od cukru, najczęściej w ogóle nic nie jedzą i nawet mają, doprowadzają się do anoreksji, stężenie ciał ketonowych jest powyżej fizjologicznej granicy, czyli 2 milimoli na litr i dochodzi nawet od 5 do 6 milimoli na litr tych ciał ketonowych, a mimo to rak się rozwija. Omamia sąsiednie komórki, fibroblasty, które zaczynają pracować na jego korzyść i dostarczają mu pożywienie. On im przekazuje część błony komórkowej i przekazuje im taki antygen antygen HLHG, łącząc się za pomocą receptorów i słuchajcie, te fibroblasty zaczynają pracować na jego korzyść i dostarczają mu energię. Jakby odłączają się od organizmu i zaczynają pracować na korzyść tych komórek rakowych. Te limfocyty NK uniezależniają się od organizmu i dostarczają pożywienie rakowi. I to jest właśnie ten efekt Warburga. Czyli rak i tak sobie poradzi, i tak sobie poradzi. Jest to taka cwana bestia, że nie będziemy mu dostarczać cukru, nie będzie miał glukozy, a on, widzicie, potrafi, przekazując właśnie ten antygen HLHG i za pomocą receptorów przekazuje sygnał śmierci tym fibroplastom. To jest taki jakby koń trojański. Taki koń trojański. I komórki zaczynają pracować na jego korzyść, dostarczając mu energię. I tym sposobem zaczyna się, to jeszcze szybciej zaczyna on dzielić się, czyli rosnąć i zajmuje jeszcze większy obszar, jeszcze większe część organizmu. Czyli nie jest prawdą, że zaprzestanie jedzenia cukru uchroni nas od raka, nie wyleczy nas. Ale prawdą jest, że cukier wspomaga rozwój raka i rak potrzebuje glukozy do swojego rozwoju. Tylko jeżeli mu go nie damy, jej nie damy, to on sobie i tak poradzi. Omami komórki dookoła i tak sobie od nich będzie czerpał, one dla niego będą produkować pożywienie, będą mu przekazywać energię i on będzie się dalej dzielił. Znaczy komórki rakowe będą się dalej dzielić i rak będzie dalej się rozrastał. Jeszcze szybciej niż w przypadku jak żywi się glukozą. Widzicie, jest to, czyli nawet osoby, które są chore na raka i nie mogą absolutnie nic jeść, bo są takie osoby, że strasznie chudną, a cukru to już w ogóle nie mogą tknąć, a mimo to rak jeszcze szybciej się rozrasta i zabija pacjenta. Ja powiem szczerze, że jak miałam tego raka i byłam
to ja absolutnie odrzucało mnie, nie mogłam nic słodkiego jeść, absolutnie. Ja spatrzyłam, jak panie na chemioterapii jedzą jakiegoś wafelka czy jakiegoś batonika, to mnie normalnie, aż mi się niedobrze, mówię, Boże, jak one mogą to jeść. Teraz ja zaczęłam pić właśnie ten Saportan i on jest słodki, tylko że tam właśnie nie ma chyba glukozy, nie wiem z czego on jest słodki, bo tam nie ma glukozy w nim, bo jest napisane. Więc nie wiem, z czego on jest taki, znaczy on nie jest taki, on jest słodki, on jest taki mdlący, tak bym powiedziała, może to nie jest taki sam cukier w sobie, to się nie czuje takiego cukru, takiej słodyczy, tylko on jest taki mdlący. I słuchajcie, no, powiem wam, że pani w aptece powiedziała, że powinnam właściwie jeść tylko, pić, przepraszam, jedną buteleczkę, bo to jest bardzo kaloryczne, jako cały posiłek. A ja zjadam obiad, po obiedzie piję dwie buteleczki. Bo akurat taką miałam na to ochotę. Być może, bo tam jest bardzo dużo składników, tam jest bardzo dużo, tam jest i witamina A, i witamina E, i żelazo, i magnez, i potas, i sód. Wszystkie pierwiastki, jakie powinny być, wszystkie tam enzymy, błonniki, białko, bardzo duża ilość białka, bo to są właściwie takie drinki białkowe. I no, zobaczymy, jaki efekt będzie. Na razie, no, widzę, że jeszcze bardziej zeszczuplałam, bo ja widzę po spodniach, które zakładam, takie niektóre, takie, które są bardzo obcisłe, to widzę, że niektóre są strasznie tu luźne, więc widzę, że no mogę sobie pozwolić, prawda? Mogę sobie pozwolić i pozwalam. Ale też bym nie piła, gdybym nie miała ochoty. Po prostu kupiłam je i powiem wam, że już drugi kartonik się kończy, ale to mnie się za moment znudzi, bo ja tak właśnie za długo nie... Zaraz mnie się to znudzi i zaraz będzie... Będę na pewno już po prostu nie będę tego pić, bo już uznam, że może mój organizm się troszkę nasycił. Z powodu właśnie tego czernienia od tych zaczęłam też właśnie jeść więcej mięska, żeby no, najlepiej to żelazo chemowe właśnie sobie przyswoić, bo nie chcę brać preparatów z żelaza, bo nie wiem, czy powinnam brać, czy nie, bo badań nie zrobiłam, więc jedynie mogę dietą. No i te właśnie saportany, które mają też żelazo i w dużych ilościach te wszystkie pierwiastki. I tak widzicie, jest z tym rakiem, jest taka cwana bestia. Taka cwana bestia, że potrafi, widzicie, nawet poradzić sobie, jeżeli mu nie dostarczymy tego cukru, którym on się żywi i który jest mu potrzebny do rozwoju. Potrafi sobie sam omamić komórki, fibroplasty, tak w skrócie mówiąc, i one jakby pracują dla wroga i żywią go, i on dzięki pozyskiwanej od nich energii, on i daje im, one dają mu, on od nich pobiera błonę komórkową, a sam daje im właśnie ten HLHG, łącząc się za pomocą receptorów, przekazuje im sygnał śmierci. Taki jest cwany. I tak wygląda prawda właśnie z tym cukrem i z tym rakiem. Także to, że piszecie, że bym uważała, bo rak żywi się cukrem, ja wiem. Ja wiem, że się żywi cukrem, ale również wiem, że jeżeli go się nie dostarcza, to rak rozwija się jeszcze szybciej, ponieważ właśnie na zasadzie tego pobierania błon komórkowych i tego, że te komórki same już od razu pracują dla niego, żywią go i on rozrasta się jeszcze szybciej. Także tak, ja napisałam takie, ktoś mi napisał mi w komentarzu, ja to dziękuję bardzo za ten komentarz, bo ja wiem, ale właśnie jeszcze też jest tutaj troszkę prawda bardziej skomplikowana i ukryta i ja to opisałam, wyjaśniłam uprzejmie,
I jeszcze pod filmikiem, którymś chyba przedostatnim też, czy trzecim od końca, o już teraz nie wiadomo, który, już nie wiem, który, też opisałam właśnie, jak, w jaki sposób, także czytajcie te informacje pod filmikami, bo czasami są tam cenne informacje i możecie się różnych ciekawych rzeczy dowiedzieć. Takie właśnie wyjaśnienie dzisiaj, jeżeli chodzi o ten cukier i o raka. I widzicie, jaka to jest sprytna bestia. Jaka to jest sprytna bestia. Ja jestem jeszcze bardzo ciekawa, jak wprowadzą już tą szczepionkę ze Stanów. Przemiła pani z Mayo Clinic, która właśnie zajmuje się tym typem raka, którego ja miałam. I na tego raka właśnie jest szczepionka i tą szczepionkę podaje się już po operacji. Więc jeżeli rozmowy przebiegną pozytywnie i oni zgodzą się i będzie już to, jak mówiłam, w trzeciej fazie klinicznej, to wtedy ja taką szczepionkę bym dostała i o tym Was też poinformuję i wszystko po kolei opowiem dokładnie od A do Z. A teraz, jak wiecie, jestem już po tym wyniku histopatologicznym, już syn do mnie zadzwonił, wszystko mi wyjaśnił, już w poprzednim filmiku mówiłam i jestem już troszkę spokojniejsza, bo wiem, że mam to R0 i tam mi powyjaśniał wszystkie te symbole. Ja tu starałam się w poprzednim filmiku Wam troszeczkę to uzmysłowić, nie wiem, czy to mnie się udało, czy nie. Jeżeli coś pomogło, ok. Ja nadal jestem w takim razie uśmiechnięta i no, ta radioterapia musi być. Tu jedna pani mnie pocieszyła, dziękuję bardzo za komentarz, że właśnie jest w trakcie radioterapii, tylko będzie, ma troszkę inną sytuację, bo później jeszcze będzie miała właśnie chemię. Chociaż nie wiem, czy ja też nie będę miała, bo może się okazać, że będą chcieli jeszcze może bo tą chemię dostaje na pewno, nie wiem, czy miała przed operacją chemii, teraz ma jeszcze chemię, czy to jest pierwsza chemia, bo jest różnie, bardzo różny sposób leczenia jest. Może być tak, że jest podawana chemia, później już nie ma, albo jest podawana, potem po operacji znowu jest, a często przed operacją nie ma, a później jest bardzo, bardzo różnie. To wszystko zależy od indywidualnego rodzaju tego wyniku histopatologicznego i całej w ogóle historii choroby. I tak wygląda sprawa z cukrem i rakiem. Taki spryciulka jest, który potrafi, widzicie, jak ten koń trojański, wprowadzić ten antygen HLHG i wjechać tym koniem trojańskim do błony komórkowej fibroplastów i ich tam omamić. One przekazują mu część swojej błony komórkowej, a on tym koniem trojańskim daje im sygnał śmierci i je uśmierca. I coraz więcej, i więcej, i więcej, i czerpie z nich energię i ich uśmierca. I czerpie z nich energię i uśmierca. I coraz dalej się rozrasta. Taki diabeł rogaty jest z tego raka. Och, jakby było cudnie, jakby znaleźli naprawdę jakąś super metodę na niego. Bo to, co się dzieje, to, co tyle ludzi, ile jest i młodych, i dojrzałych, i starszych, i maleńkich, to jest niesamowite, niesamowite. Zobaczymy, jak tam. O, troszkę zaszło, ale już, znaczy już jest po południu i już jest takie, ale świeciło tu słoneczko, nawet widzieliście mi tutaj gdzieś przy głowie, aż musiałam zasłaniać głową, się rozświeciło. Piękny, ja kocham wschód słońca, kocham pełne słońce, i kocham zachód słońca. Uważam w ogóle, że mieszkamy w przepięknej strefie klimatycznej. Mamy lato, jesień, zimę. Przepiękna jest wiosna, przepiękna jest jesień, przepiękna jest zima i kochane jest lato. Ja uważam, że mamy wspaniały klimat. Nie mamy huraganów, nie mamy takich, no teraz ostatnio były burze i były huragany, ale no nie mamy takich jak na Florydzie na przykład, prawda? I oby jeszcze ten nasz kraj był zgodny, był prowadzony przez mądrych, inteligentnych ludzi i oby to jeszcze, żeby nam się dobrze żyło, żebyśmy żyli właśnie w zgodzie i w symbiozie. Tego jeszcze bym sobie życzyła, no a przede wszystkim, żebym już była zdrowiutka, prawda? Żebym już była zdrowiutka. Ale
zanosi się na dobre, więc buzia uśmiechnięta, pierś do przodu i idziemy dalej przez to życie. Pozdrawiam Was serdecznie, całuję. Buziaczki dla Was przesyłam przesłodziutkie i myślcie o mnie, ja o Was. Kochajcie się nawzajem i do spotkania za jakiś czas.